Fundacja w Radomiu promuje swój program Polska na Nowo. Ina West wystąpi w sobotę w radomskiej elektrowni. Radom jak Radom przegrał 1-0 z Wisłą Płock. Politycy i działacze partii Konfederacja w minioną sobotę zakończyli cykl wakacyjnych spotkań z Polakami, które odbywały się w ramach wakacji z Konfederacją. Podczas letnich wypraw prezentowali oni swój nowy program Polska na Nowo, który ma być swoistą odpowiedzią na Polski Ład rządu Prawa i Sprawiedliwości. To nasza odpowiedź na potrzeby Polaków, jakie są teraz po lockdownie, po okresie głębokiego lockdownu. Kiedy potrzeba tej nowej energii, kiedy potrzeba tego odbicia gospodarczego, kiedy potrzeba też odbudowania więzi społecznych, tych podziałów, zasypania tych podziałów, które wytworzył lockdown. Nowy program Konfederacji można streścić w 5 hasłach. Niskie i proste podatki, sprawna i dostępna ochrona zdrowia, efektywna i nowoczesna edukacja, niższe koszty życia oraz państwo prawa. Na zorganizowanej w środę konferencji prasowej lokalni działacze struktur Konfederacji skupili się na jednej kategorii, a mianowicie były to niższe koszty życia. Politycy postulują za niższymi kosztami wywozu śmieci i cenami za energię elektryczną. Chcą też usprawnić system podatkowy i m.in. zlikwidować opłatę środowiskową. Opłata, która jest wliczana w każdy wywóz śmieci, która jak każdy podatek jest przerzucana na konsumenta. Przecież firma, która się zajmuje utylizacją śmieci, firma, która się zajmuje ich wywożeniem, ona koszty te, które ponosi właśnie w takich opłatach, podatkach, nie robi tego w sposób taki, żeby zrobić, prawda, dla nas przyjemność i za darmo, tylko przerzuci ten koszt, tylko przeniesie ten koszt na konsumenta i dlatego właśnie między innymi każdy z nas płaci dzisiaj tak wysokie opłaty za wywóz śmieci. Konfederaci domagają się również częściowego zwolnienia z opłat za śmieci osób, które posiadają kompostowniki i piece niewytwarzające popiołu. Polska to działka numer jeden na globie. Nie pozwolimy jako Konfederacja Korony Polskiej, Wolność Korwina i Ruch Narodowy, aby były sprowadzone setki tysięcy ton śmieci do naszego kraju. My wspólnie produkujemy już nadto tych śmieci, więc nie potrzeba nam bardziej zaśmiecać naszej ojczyzny. Szczegóły dotyczące programu Polska na Nowo są dostępne na portalu konfederacja.pl. Lato w pełni to też wcale nie dziwi fakt, że taras Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia po raz trzeci na czas wakacyjny zamienił się w miejsce wydarzeń kulturalnych, które odbywają się regularnie w ramach plenerowego projektu Strefa Komfortu. Dotychczas przybyli goście mieli przyjemność obejrzeć takie filmy jak Midsommar w Biały Dzień czy Zabójczy Kochankowie. Oprócz tego były koncerty, warsztaty czy zajęcia jogi, ale dobra wiadomość jest taka, że wszystko co najważniejsze jeszcze przed nami. W najbliższą sobotę na tarasie elektrowni wystąpi Ina West, czyli Izabela Wróblewska, wykonująca muzykę elektroniczną z elementami folku i jazzu. Występowała i w Polsce na tych znaczących koncertach, również za granicą. Posłuchamy muzyki elektronicznej z mieszanką jazzu, dość ciekawa, dość interpretacja Iny West, jeśli chodzi o tą stronę, będzie na pewno naprawdę dość pokaźna. Bilety na to wydarzenie można nabywać od 9 sierpnia w kasach Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia lub przez internet. Tydzień po Inie West, czyli dokładnie 21 sierpnia na tarasie elektrowni zaprezentuje się Perfect Son. Jest to autorski projekt muzyczny Tobiasza Bilińskiego. Tam też jest muzyka elektroniczna z mieszanką rocku i z anglojęzycznymi tekstami. Ta muzyka, jeśli chodzi o Tobiasza Bilińskiego, znalazła się na płycie w 2019 roku, która dość dużą popularnością cieszyła się wśród słuchaczy muzyki elektronicznej. Pomiędzy koncertami nadal można korzystać z oferty plenerowego kina, które zaprasza 17 i 24 sierpnia. W pierwszym terminie pokazany zostanie utwór pod tytułem Ostatnie lato, a w drugim Czarownica miłości. W elektrowni nadal można podziwiać jeszcze wystawę nieformalnej grupy artystycznej Pędzle pod tytułem Malujemy, bo zwariujemy. W skład grupy wchodzi 5 malarzy oraz 1 rzeźbiarz. Znany, słynny rzeźbiarz polski Krzysztof Bednarski, mieszkający w tej chwili w Rzymie. Wystawa ciekawa, bo to są artyści znani, jeśli chodzi o grupę tą warszawską, lat 80. Panowie też już dojrzali. Wystawa Malujemy, bo zwariujemy jest czynna do 12 września.
Pierwsza porażka Radomiaka Radom w bieżącym sezonie PKO BP Ekstraklasy stała się faktem. Zieloni na zakończenie trzeciej serii gier wyjechali do Płocka na mecz z tamtejszą Wisłą. Po bezbarwnym widowisku podopieczni trenera Dariusza Banasika przegrali 1-0. Pierwsze 15 minut można określić jako miłe złego początki. Radomianie do pierwszej sytuacji bramkowej doszli już w trzeciej minucie meczu, gdy Karol Angielski próbował lobować Bartłomieja Gradeckiego. Im dalej w las, tym niestety coraz gorzej. Radomiak nie potrafił zdominować Wisły, a ta odgrażała się coraz bardziej stanowczo. W 18 minucie meczu niefrasobliwość defensywy Radomian i błąd Michała Kaputa bezlitośnie wykorzystał Marko Kolar. Radomiak najlepszą okazję zmarnował kilka minut później, gdy wpadający w pole karne Mario Rondon próbował dogrywać do pustej bramki zamiast strzelać. Radomiakowi poniedziałkowe spotkanie nie układało się od samego początku i stan rzeczy nie zmienił się również w drugiej części spotkania. Gra była szarpana, rwana, brakowało płynności, dokładności i ostatecznie wynik nie uległ już zmianie. Radomiak doznał pierwszej porażki w bieżącym sezonie PKO Bank Polski Ekstraklasy. Mieliśmy inne założenia, natomiast gdzieś można powiedzieć nie było takiej płynności, nie było takiej agresji jak w ostatnich meczach i ogólnie powiem, że tak w sumie podsumowując, tak, że zasłużenie przegraliśmy. Uważam, że zespół tutaj Wisły Płoc był bardziej zdeterminowany, w pewnych momentach bardziej zdecydowany. W Radomiaku brakowało tej samej mocy i dyscypliny, którą mogliśmy zauważyć podczas spotkań z Lechem oraz Legią. Warto przy tym zaznaczyć, że Radomianie borykają się ze sporą liczbą urazów i wykluczeń. Wszak w meczu z Wisłą nie zagrał Filipe Nascimento, który został zdyskwalifikowany na 3 mecze za czerwoną kartkę, oraz borykający się z kontuzjami Gonzalo Silva oraz Luis Machado. Jakby tego było mało, po wejściu na plac gry urazu mięśnia dwugłowego doznał Brazylijczyk Ruan. Młody skrzydłowy pojechał na badania, które pozwolą dokładnie określić, jak poważny jest jego problem. We have a lot to improve. I think we still have to make much better. We have a very good team to much with more quality and in terms of confidence, I think it's more about after we win the game against Legia. We cannot think that every game is going to be the same. Kolejne spotkanie Radomianie rozegrają już w najbliższą niedzielę. Rywalem podwiecznych trenera Dariusza Banasika będzie wicemistrz Polski Raków Częstochowa. Początek tego spotkania zaplanowano na godzinę 15:00. Leclerc. Kup wybrane produkty i zyskaj z kartą Bonus Leclerc. Płyn do płukania Cocolino 1,8 litra 9,99 tylko z kartą Bonus Leclerc. Papier toaletowy Velvet 8 rolek 5,99 tylko z kartą Bonus Leclerc. Proszek lub kapsułki do prania Wizir. Jedno opakowanie 21,99 tylko z kartą Bonus Leclerc. Pobierz aplikację Bonus Leclerc i aktywuj kupony. Leclerc! Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. W czwartek ujrzymy słońce oraz niemal bezchmurne niebo. Termometry wskażą 26 stopni Celsjusza, a barometry odnotują 1022 hektopaskale. Biometr niekorzystny. Piątek również będzie słoneczny. Na niebie pojawi się więcej chmur. Temperatura będzie wynosić 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie oscylować w okolicach 1023 hektopaskali, a biometr będzie niekorzystny. W sobotę będą nam towarzyszyć burze z deszczem. Na termometrach zobaczymy 30 stopni Celsjusza. Barometry wskażą 1019 hektopaskali. Biometr pozostanie niekorzystny.